tak na dobry początek, jakbym przyklasnęliło krek jeszcze, to by nas nie ubyło na pewno. Moi kochani, dzień dobry, witamy w Osiłcu, najpiękniejszych wsi w środkowej Europie na dożynkach gminnych 2019. To już, to dzisiaj, witamy was pięknie. Niech się poklaskają. Trzeba się rozgrzewać, wiesz? Przed wieczornym cupkaniem, tańcowaniem i innymi rzeczami, o których lepiej, żeby ksiądz nie wiedział. Księdza nie ma, ksiądz dojdzie, ale widzimy tam drugiego. Moi kochani, z tego miejsca witamy serdecznie gospodarza naszej gminy, wójta, pana Artura Kudzie. Dzień dobry, witamy pięknie. A w jego imieniu witamy. A no właśnie, moi kochani, pięknie witamy posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Sławomira Hajosa. Dzień dobry. Pan poseł, słuchajcie, z mojej wsi rodzimy, to możemy potem razem autem cupnąć z powrotem. I bo tak widujemy się. On z Zawoi wylądował w Warszawie, ty z Zawoi wylądowałeś w Osiedlu. Słuchaj, no, powiem ci, każdy ma to, na co zasłużył, no. No tak, ciebie nie uwiedła dieta poselska. A no właśnie, ale nie, ale widujemy się z panem posłem na imprezach, to nie ma co. Moi kochani, witamy dalej prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej, pana Ryszarda Czaickiego wraz z przedstawicielami Małopolskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry. Kochani, ale witamy też pięknie wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Suskiego, panią Czesławę Madoń. Dzień dobry, no jest, stoicie pięknie, którym tu w pierwszej ławce łezyła. Witamy serdecznie księdza proboszcza Tadeusza Tokarza, który do nas za chwilę dotrze. Szczęść Boże, już tak zawczasu godomy i klaskomy. Pięknie witam sekretarza gminy Jordanów, pana Rafała Lubaszkę. Jest. Ale witamy też skarbnika gminy Jordanów, panią Agatę Czyszczoń. Ona trzyma pieniądze. O, to dobrze się zakręcić, albo przynajmniej siadnąć koło nie. O, tam widzę, że są chętni na te pieniądze. Dobrze. Kochani, pięknie witamy, uśmiechamy się i machamy do przewodniczącego Rady Gminy Jordanów, pana Daniela Mirka. Panie Danielu, jak mi dobrze, że mi po to przysłał w udziale pana witać. Naprawdę mi się trafiło. Jak widzisz, Zela, wiatr młodości powiał przez gminę Jordanów, stare władze na nowe wymienił. Daj Boże, co by zawiał, to jest na dyrekcję Goku. Może i to jest coś ich będzie. No niestety. Niestety łeb spusał, ale za to przez plebanie ty sprzeleciał, księdza proboszcza nam na wikariusza wymienił. Co ty go, a gdzie ten ksiądz? Nie widać go, ale to się na wieczornym cupkaniu będzie. Ale no powiem ci, no tyle, daj Panie Boże, żeby Polska miała takich przewodniczących. Daj Boże, ale moi kochani, witamy radnych powiatu Suskiego i gminy Jordanów. O, widzę, że twoi są. Tak, moja banda. Dobrze. Pięknie, gorąco witam i całuję wójtów i burmistrzów powiatu Suskiego. Widzę, że chyba, zdaje się, jest burmistrz miasta Jordanowa, pan Andrzej Malczewski. Jest? Jest. To się nie nacałuje za dużo. A tam potem podlecemy. I uwaga, moi kochani, witamy delegację z zaprzyjaźnionej gminy węgierskiej Kędziel z burmistrzem Nagi Siwardem na czele. Egesze Gedre, burmistrz. Egesze Gedre, to będzie potem. Dzień dobry. Kochani, pięknie witamy delegację z zaprzyjaźnionej gminy Jordanów Śląskiej z wójtem Pawłem Filipczakiem na czele. Dzień dobry. A się usiadł sadowi koło naszego przewodniczącego. Coś z tego będzie, coś się wymyślił. Uradu to się. Ale witamy też pana Jacka Płazę, kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry. To jest pan od agencji. Pan od agencji. Restrukturyzacji. To ty się tam zakręcimy potem, bo za jaki pomysł na biznes nam tam średnie radę. Albo czas pieniądze. A, dobre by były czas pieniądze. Witamy pięknie panią Justynę Sobinek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Suchej Beskidzkiej. Moi kochani, pani Justyna tam opiekuje się tymi wszystkimi kołami gospodyń, szczególnie przy rejestracji, bo co by wszystko było dobrze, to przyklaśnijcie tak bardziej od serca. Nie gadam. A tu chyba najgłośniej będę klaskać koła gospodyń. No. Witamy serdecznie panią Janinę Totoś, emerytowanego, co prawda, ale bardzo aktywnego doradcę rolnego. Pani Janinka. A no to właśnie. Witamy pięknie pana Jacka Kamińskiego, kierownika terenowego KRUS-u z Suchej Beskidzkiej. Nie wiem, gdzie jest. Jest, widzieliśmy go przedtem. Może poszedł tam za namiot, ale się wróci. Witamy dyrektorów szkół i przedszkoli, jeśli są. Są wakacje, ale może przyjechali. Klaskać panicki, też inny chichrają. Tak ma zaś. Ja nie wiem, normalnie baby, nic się wam nie skrzepi. Ale one tu są od wczora. Ja wiem, wyglądają jakby były od wczora. Kochani, pięknie witamy Poczty Sztandarowej Orkiestra OSP z Osielca wraz z kapelmistrzem panem Michałem Kuszem. Witajcie. Panie Michale, dzień dobry. Jak on dmuchał w te trąbki. Wiem, te trąby ci się podobają najbardziej. Mi tu się wszystko podoba. Ja wiem. Moi kochani, witamy serdecznie chór Voxaltisono z Osielca z panią Ksenią Miśkiewicz na czele. Dzień dobry. Jak śpiewali, podobało się wam jak śpiewali? Tam widzę trzeci rząd, tak średnio był. Dobra.
Może poklaskocie dali, bo widzimy pięknie komendanta gminnego OSP pana Bogusława Wróbla. To ten, co prowadził te wszystkie poczty sztandarowe. Kaunis. Dzień dobry. Jest, jest. To na całowanie zaproszam za namiot płytę. Witamy prezesów, naczelników i wszystkich strażaków. Na całowanie też. Pewnie. Co mówię, nie. Klaskać, klaskać. Na to, nie dziadować. Witamy pięknie sołtyski nasze gminy, witamy przede wszystkim panią Krystynę Drobną z Osielca, no ale ze Syćkimi sołtyska. No, dzień dobry, pani Presiu, jest, jest. Witamy też wszystkich przewodniczących rad sołeckich z gminy Jordanów z panią Katarzyną Bachul z Osielca na czele. Kochani, ci tam siedzą pod namiotami, ty sklaskają, nie dziadują, bo was wszystkich widzimy. Tak, tak. Wiedzemy, że to tam wam nie idzie coś ich. Pięknie witamy Krzysztofa Działek, prezesa Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jordanowie. Ty z Wartosińsce koło pana Krzysztofa. Polecam. Tak, to jest przy pieniądzu. Siedzimy, a my witamy pana Marka Stachurskiego, kierownika GOPS-u. Tego ty jest warto powitać. Ty jest warto i ty jest warto sąsiadny. Nie wiadomo, na co on przyjdzie. No ty właśnie. Witamy pięknie prezesa klubu sportowego Świt Osielec, pana Zenona Jantarza wraz z całym klubem. Nie wiem, panu on jest, ale Kasik jest. No i moi kochani, witamy bohaterki dzisiejszej uroczystości, krzesne matki. Witamy koło gospodyń wiejskich z Osielca z panią Małgorzatą Leksą na czele. Dzień dobry, jest pani Małgosia jako czuł liderka tego zgrupowania. Witam pięknie koło gospodyń wiejskich z Wysokiej z panią Kazimierą Działek na czele. Witamy koło gospodyń Niesłesiłka z Toporzyska z panią Zosią Grucą na czele. Są brzyłka. Niezłe. Niezłe. Witamy koło gospodyń wiejskich Łętownia z panią Elżbietą Płoską na czele. No i witamy koło gospodyń wiejskich z Naprawy z panią Władysławą Rawską na czele. Dzień dobry. Witamy też pięknie koło gospodyń wiejskich Jordanki z Jordanowa Śląskiego z panią Ewą Miklaszewską. O, jest. To te krzesne mamki, co od wczoraj siedzą. Nie, one są od środy. No, ma. Te są od środy. Moi kochani, witamy wystawców, zachęcamy do odwiedzenia ich stoisk. Jest tam stoisko Małopolskiej Izby Rolniczej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jest stoisko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS-u, Lokalnej Grupy Działania pod Babiej Górze. Jest stoisko Twórców Ludowych i stoisko Koła Łowieckiego Knieja z prezesem panem Bogusiem Mordarskim na czele. I tam będzie degustacja dziczyzny. No co byście pamiętali, co byście tego boiska potem nie zryli jak dziki. Nie dzikować potem, nie dzikować. To my tu odpowiadamy za to. Bo ksiądz będzie spowiadał, ale syćkich nie do rady naraz. Kochani, pięknie witamy. Ja się uśmiecham, wysyłam całuski już do naszego przyjaciela księdza Stanisława Migiela i całej ekipy nagłośnieniowców, co dbało o to, co by nas było dobrze słać, szczególnie nos. Dziękujemy pięknie. Bo to widać, to tak. Naprawdę, zawód nagłośnieniowca to jest najpiękniejszy zawód na świecie. Tak, bo słuchajcie, Ela ma chłopa nagłośnieniowca i więcej go nie ma, nic jest w chałupie. Dzięki ci, panie, za to, że naprawdę nagłośniowcy istnieją. Tak myślałem. Witamy księdza Stasia z całą ekipą. O, uważaj, żeby nas teraz nie ścisł. A moi kochani, witamy też pięknie patronów medialnych. Patronem medialnym wydarzenie jest portal Suski dla was info z panią Marią Moczydlak na czele i witamy ją serdecznie. Jest pani Marysia. A moi kochani, redakcja Suski dla was info prowadzi zbiórkę na pomnik Bohdana Smolenia w Poznaniu. Zbiórka jest pod hasłem Smoleń wiecznie żywy. No a jakby ktoś chciał się dorzucić do tej zbiórki, to zachęcamy tys. Nie ma żadnego problemu, można się dołączyć. Tak jest, my tam pójdziemy na pewno i dorzucimy się. Moi kochani, patronem medialnym jest Kronika Beskidzka z panem Wojciechem Ciomorowskim na czele, którego my tu przed chwilą widzieli i tys witamy serdecznie. No, tak, klaśnijmy, klaśnijmy. Nie wiem, pan Wojtek się stracił, ale... Poszedł na piwo. Pewnie będą te sekretne zdjęcia, potem pójdą. Będzie nas szantażował. Dobra. Moi kochani, witamy wszystkich mieszkańców gminy, wszystkich mieszkańców Osielca, zaproszonych gości, wszystkich każdego z osobna, syćkim im przyklaśnijmy. Tak, gości, turystów i narciarzy. Witamy też dyrektorkę. No jest jako jest, no ale przyklaśnijmy. Ale moi kochani... To jest jak pan klub przyjechał autobusem. Tak, zapłacone mają. Tak mi się właśnie wydaje. Ale słuchajcie, moi kochani, nie byłoby tej imprezy, gdyby nie ona. Ta, co stoi po mojej prawicy. Serdeczna przyjaciółka. Mało i pyskato, bo ma serce blisko zatka. Błyskotliwa jak gwiazda betlejemska. Miłośniczka kebaba z kwaśnym mlekiem i stoperanem. Polecam. Właścicielka wściekłego psa i chłopa. Cała ona. Ela Makoś-Pacyga. Dzięki pięknie.
Moi kochani, Jozek, ty chciała przedstawić dyrektorkę, bo się widzę pięknie klaskali. Ja myślałam, że już to zrobiła. Na co się fani są. Jozek ułożyła wierzy, no nie wiem, się łodcy tą sama po sobie. Także powitanie dyrektorki. Jest to Skorbel Gabriela, znana jako Jasiek Kadela. Goni wszędzie sumu, robi myśli za to, co zarobi. Na tym koń... A nie, co cię jeszcze nie. Choć na głowie włosy siwe, w głowie młodość i płokrzywy. Może jeszcze i to przejdzie, ale nie wiem, kiedy to będzie. Na tym końcu przedstawienie, bo mi się zaraz dostanie, a to una po obiedzie dawać wypłatę mi będzie. Dziękuję, Gabriela Korbel. Tak ci się ino wydaje. Kurna chata siwy, dym, ale się i rypnął rym. Tak było.